Cześć, witam na kanale Para Drutów. Na tym filmiku chcę pokazać takie ubranko dla pieska. To ubranko, ta kamizeleczka jest zrobiona na szydelku. Jest bardzo łatwa w robieniu. Szybko się robi. Można powiedzieć, za jeden wieczór można zrobić taką kamizeleczkę. Jest cieplutka, gruba, bez dziureczek, bez niczego. Ten wzórek jest fajny, bardzo super też wygląda. Czy jesteś zainteresowana? No to będziemy robić razem. Bardzo jeszcze poproszę o subskrypcję, jeżeli nie subskrybujesz ten kanał. I paluszek do góry, jeżeli podobają się takie filmiki. Jeszcze powiem, że zrobiłam ja. Wymiary brałam i zrobiłam ja dla swojego pieska, dla Yorka, dla Daisy. Ona waży 3200 i będzie miała nowe ubranko. A my teraz zaczynamy go robić. Dla zrobienia kamizelki potrzebujemy włóczkę, szydelko i miarkę. Tą włóczkę ja wybrałam, to jest włóczka Yarn Art Everest. Ja tu wydrukowałam z Allegro. To jest taka Yarn Art Everest. Naprawdę na czarno-białej drukarce wydrukowane, ale najgłowniejsze, że tutaj jest opisane, to jest 200 gramów, 30-20 metrów w tym dużym motku i to jest numereczek 7021. Czy jakbyście chcieli taką samą włóczkę jak u mnie, takiego samego kolorku, no to macie już też numereczek tej włóczki. Ona jest na Allegro. Jej można znaleźć bardzo lekko. Jak coś, możecie też wybrać sobie inną. Było tak, że zdarzają się u ludzi, że mamy włóczki w domu, nie wiemy jaka to jest, tak jak etykiety nie mamy już z niej, no i musimy dopasować sobie szydełko. No to bierzemy szydełko, wkładamy włóczkę i patrzymy, na ile nam wchodzi włóczka na szydełko. Ona musi tak wchodzić, żeby delikatnie występował nam główka szydełka. Także można do tej włóczki jeszcze troszeczkę większy wziąć, ale akurat dla piesków to też nie powinno być, żeby takie za luźne było. Dlatego tu akurat jest dobry mi dopasowany ten to szydełko. Dalej potrzebujemy rozmiary, zdjęcie rozmiarów, czyli zdjęcie wymiarów naszego pieska. Ja też znalazłam taki, wam pokażę na takim zdjęciu, jakie nam potrzebne będą wymiary. Będziemy potrzebowali długość po grzbietu, czyli od tego, jak piesek nosi obrożę do ogona, musimy tą długość wymierzyć. To jest pierwsze, co nam potrzebne. Drugie, my potrzebujemy od przedniej lapki, jeżeli u piesków, u chłopczyków, to do tego miejsca, jak u dziewczynek, to do tylnej lapki. Możemy też wymierzyć sobie tutaj tą długość, ile potrzebujemy. Dalej, trzecie, my musimy mieć obwód, jeżeli to jest taki szczupleńki piesek, to obwód po klatki piersiowej. A ogólnie to patrzymy, gdzie jest najszerzej u nas w pieska, najgrubszej, tam jego mierzymy. Pokażę co wam na rączce. Czyli mamy tak, mamy pieska. Wkładamy na niego. I żeby zrozumieć, gdzie to jest, tu mam jego koniec, tak? Tu mamy łapki akurat, a tutaj na przykład ogon. I musimy sobie pochodzić po nim tak, żeby nam było o tu, już jest tak za ciasno. I to, ten wymiar musimy wziąć. Wtedy będzie nam dopasowana ta kamizelka dobrze. Bo jak weźmiemy na przykład tu, to już będzie nam za ciasno dla niego. Dlatego wybierzemy tam, gdzie jest największy obwód. I tam ten obwód bierzemy, ten rozmiar. Dalej potrzebujemy trzecie między lapkami wewnętrznej strony. Musimy sobie wymierzyć tutaj, jaki ma szerokość i wysokość od obroży do początku
do lapek, gdzie mamy te lapki, gdzie mierzymy wewnętrzną stronę lapek, szerokość, no to, te strony musimy tutaj wymierzyć sobie tutaj akurat tą wysokość. I to wszystko. Czy raz, dwa, trzy, cztery między lapkami i pięć wysokość. To, co potrzebujemy. Dalej ja wymierzyłam swoją Daisy i wypisuję sobie. Mamy 5 wymiarów. Wypisałam, że długość grzbietu ona ma 28 cm, długość brzuszku 20 i tak dalej. Wszystko wypisałam sobie. Pokażę wam, bo jeszcze tak namalowałam tutaj. Przepraszam za moje takie, bo nie za bardzo umiem malować, ale coś to mi się udało. I to jest tak, że tak my będziemy robić. Tutaj jest początek. Z tego początku my zaczniemy, będziemy iść, 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 iść i tu będzie koniec. A już kiedy zszyjemy początek z końcem, to będzie nam wyglądało to jakoś tak. I tu będziemy mieć tak na górze, to jest szyja, później po środku będą lapki, tu będziemy mieć najdłuższy grzbiet do ogonka, tutaj będzie już ogon, tutaj mamy takie, bo będziemy dodawać, odejmować oczka i tu mamy brzuszek. To tak będzie wyglądało. Ja mi bardziej lepiej jest po takim schemacie, to już zależy, jak komu podoba się. Ja sobie tak maluję, jakbym ja robiła, jak jego dokończę, tak będę miała jego też pokazany. Później złożę na pół i sobie zszyję. I tutaj muszę sobie opisać, ja sobie tak niby piszę naprzód, żeby później tylko sobie po tym schemacie patrzeć, gdzie trzeba dodawać oczka, gdzie nie trzeba, gdzie trzeba odejmować. No i to wszystko wam zaraz pokażę, jak to policzyć, jak wyliczyć, jak co zrobić. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, no to najpierw musimy zrobić próbkę. Próbkę robimy tak na 10. Czy jeszcze tutaj dopiszę, wam pokażę, gdzie my będziemy próbkę robić 10 na 10. Czyli 10 oczek, 10 rzędów musimy zrobić. I teraz bierzemy tą włóczką, jaką będziemy robić. To szydełko też, jakim będziemy robić. I zaczynamy robić. Jak nie umiecie jeszcze robić na szydełko, to ja wam delikatnie to pokażę, bo to jest najprostszy sposób robienia i naprawdę w każdego to wejdzie. Czyli szydełko bierzemy w rączki tak samo. To już tutaj zależy jak kto. Ja sobie biorę tak, wkładam szydełko, robię taki haczyk, trzymam i zaczynam robić oczko, czyli wchodzę pod włóczkę i wyjmuję go. Podciągam i teraz jest. To jeszcze nam się nie liczy, ale znowu już mamy oczko tutaj. Włóczkę trzymamy, oczko za bardzo nie naciągamy. Ono powinno być luźne i teraz wchodzimy we włóczkę. I wyjmujemy. I to jest, już widać, jedno oczko, dwa, żeby luźnie było. Dwa, trzy, jeszcze raz wrócimy. Вот jest jedno, tak, tutaj mamy jedno zrobione. I pomalutku sobie wyciągam dwa, trzy, cztery. 5, żeby było tak luźnie trochę. 6, 7, 8, 9, 10. Możemy teraz też policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jest 10 zrobione. My będziemy robić to obwrotowymi rzędami, dlatego ścigami, dlatego my sobie zaraz odwracamy się, bo to będziemy cały czas tak robić, tak jak jest. To nabraliśmy sobie oczka, teraz robimy jedno oczko, żeby odwrócić się, ono nam się nie liczy. Odwracamy, czyli bierzemy sobie tutaj łańcuszek ten i nie wchodzimy od razu w to, które dopiero zrobiłyśmy, a w następne, czyli tu. I zaczynamy przerabiać. Wchodzimy w półowkę, od tyłu i robimy raz, robimy drugi,
Jest. I tak w każdy teraz po kolei. Musi być 10 oczek. Czyli wchodzimy w tylną stronę, czyli w pośrodku i tylną stronę zaczepiamy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I ostatnie. I 10. Cały czas sobie, kto jeszcze na początku to wszystko robi, no to cały czas trzeba liczyć, żeby nie zgubić. Teraz zrobiłyśmy 10. Odwracamy tak pomalutku. Albo robimy od razu sobie jedno oczko dodatkowe. Odwracamy, które nam się nie liczy. To no jest. I teraz wchodzimy w następne, bo to jest zrobione. A teraz w następny też w tylną stronę połowę zabieramy. Raz. Czyli wchodzimy do środka i połóweczki łapiemy. Dwa. Trzy. Cztery. Tak po kolei każdy. Pięć. Sześć. Robimy luźno, tak żeby nie zaciągane było. Siedem. Osiem. Dziewięć. I 10. Dziesiąty można tak, a można jeszcze inaczej. I ja tak bym lepiej tak przerobiła, bo kiedy do końca dochodzimy, to tu jest taki haczyk z boku. O ten. My będziemy i tak dalej będziemy robić, czyli za ten haczyk, tutaj dziesiąty, my będziemy go łapać i przerabiać jego dziesiąte to oczko. Wtedy będzie bardzo ładnie tutaj wyglądała nam krawędź. Odwracamy, robimy oczko do góry i znowu to, które teraz przerobiłam, tego nie przerabiam, tylko następne wchodzę do środka. I od tylnej strony łapię i przerabiam. Cały czas tak będziemy robić. To jest drugi ścieg. Takich, tak musimy zrobić 10 razy. To dochodzimy tutaj też do tak jeszcze 9 i jest 10, tak? My go będziemy nie tak jak wszystkie my do tylu tutaj wchodzimy, a tylko za ten haczyk łapiemy. Raz i go normalnie też przerabiamy. Robimy do góry. Albo tak, ja zawsze sobie tak robię, że odwracam, a później przerabiam do góry. Wtedy ono nie będzie takie skręcone. Tak. I znowu przerabiamy dalej. Czyli pierwsze to, które dodaliśmy, nie liczymy, tylko wchodzimy w następne. I przerabiamy raz, w każde oczko, dwa, cały czas od środka w tylną stronę, trzy, cztery, pięć,
6, 7, 8, 9, a 10 zaczepiamy sobie bok, boczną tą. Oto jej widać. Ona na boku jest i my ją zaczepiamy sobie. Odwracamy się, dodajemy oczko, to oczko się nie liczy, tylko w następne wchodzimy i znowu przerabiamy. Cały czas musimy mieć 10 oczek. Tak robimy też 10 rzędów. To już myślę, że wszystko jest widoczne, zrozumiałe. I po kolei cały czas będziemy tak przerabiać. Nie musimy mieć 10 rzędów zrobionych. Tu ostatnie oczko, to było trochę ciężko tak wyjmować, ale sobie od boczkiem tym bierzemy i przerabiamy. Dalej już robimy sami, 10 rzędów musimy mieć. Możemy też policzyć sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To widoczne, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest z jednej strony taki górek. I od drugiej strony, jak popatrzymy, jest też raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bo ta wchodzi nam tutaj. Czyli jest 10 ścieków. To jest jedna z jednej strony, druga z drugiej. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli 10 ścieków jest zrobione na 10 oczek. Teraz weźmiemy centymetry sobie i możemy wymierzyć, że na 10 oczek my mamy 5 centymetrów. A na 10 ścieków, czy na 10 rzędów, my mamy 5,5 cm. I to sobie wpisujemy. Że na 10 oczek, 10 ścieków, my mamy 5 cm oczek i 5,5 cm ścieków, czy rzędów. Od tego, że już mamy, możemy sobie wyliczyć ilość. I tak, zaczynamy od brzuszka, tak? Bo będziemy zaczynać od brzucha, początek u nas na brzuszku, to możemy sobie wyliczyć, ileś będzie nas na brzuszku. Ja tylko policzę, wam pokażę, jak to się liczy, dalej będziecie sami. To jest taka formuła, czyli jak mamy brzuszku, to musimy oczka nabierać, bo to jest długość. Na długość my nabieramy oczka, to nas interesuje tutaj oczka. I tak, 10 oczek, wiemy, że 10 oczek, bo nabraliśmy 10 oczek, jest równie się nam 5 cm oczek, bo też my tak policzyliśmy, że naszych 10 oczek to jest 5 cm. Tak sobie tylko postawię, żeby widzieliście, że to jest oczka, a 5,5 to rzędy. I nam potrzebna na długość brzuszka 20 cm. To pod centymetrami, tam gdzie jest, to my wpiszemy 20 cm, bo ich potrzebujemy. Ale nie wiemy, ile to będzie oczek. Dlatego nam trzeba 20 razy 10 i rozdzielić to na 5. I będziemy mieć 40 oczek. Czyli teraz wiemy, że na 20 cm na brzuszka nam trzeba nabrać 40 oczek. I tak sobie po kolei każdy liczymy. Tam, gdzie mamy obwód, bo tam, gdzie długość, to wiemy, że to są oczka. A gdzie jest obwód,
gdzie jest szerokość. Musimy mieć ściegi. Czy to będziemy, jak 30 na przykład 6 nam trzeba, to my będziemy 36 razy 10, ale podzielimy na 5,5. Dlatego, że musimy sobie wyliczyć rzędy. To tutaj będziemy mieć oczka, tutaj będziemy mieć na obwodzie rzędy. Na szerokości pomiędzy łapkami też będą rzędy, ale na wysokości między szyją a łapką będą już oczka, bo nie musimy wyliczyć tutaj, ile nam trzeba oczek, żeby było. Potem sobie liczymy sami, tak jak ja już tutaj pokazałam, i Nelly pokaże, co będziemy robić dalej. Dalej ja wam pokażę, ja już policzyłam sobie. Tutaj wyliczyłam ilość te, po tym formularzu, tak, w formule. Mam na długość grzbietu mam 56 oczek. Na długość brzuszku, tak jak wam pokazałam, będzie 40 oczek. Na obwód klatki piersiowej. To jest w rzędach. Tu było u mnie 65 wyszło, ale robimy tak, żeby było parzyste. To będzie 66. Parzyste dlaczego? Bo to się dzieli na pół. Czyli 66 musimy mieć tutaj całych ściegów. Dlatego pół będzie 33 z jednej strony, 33 z drugiej strony. Dlatego jest 66. Dalej szerokość pomiędzy łapkami ja będę miała 16 rzędów i wysokość szyi od szyi do łapki, to wysokość musi mieć 16 oczek. To, co powinna mieć. Dalej, tutaj na schemie, na schemacie tym, ja wam pokażę, jak ja sobie policzyłam. Znaczy, tu jest, wychodzi nam, może tak będzie lepiej, 40, od jest długość po brzuszku mamy 40 oczek. Czyli na początek my nabierzemy 40 oczek. I musimy tak samo na koniec mieć też 40 oczek. Jak zaczniemy 40 oczek, tak musimy skończyć. Ale po grzbietu my mamy 56 oczek. Czyli tutaj na środku musimy mieć po środku 56 oczek. Znaczy między 40 a 56 mamy 16 oczek. Dlatego musimy tutaj, kiedy będziemy dodawać oczka, musimy dodać 16 oczek. To będzie plus. I od razu na drugiej stronie będziemy odejmować, bo tutaj zaczniemy, dodamy, a później musimy odjąć, żeby na koniec mieć 40 oczek. Czyli będzie minus 16 oczek. Teraz patrzymy dalej. Mamy obwód klatki piersiowej 66 rzędów. Czyli całość, nasza całość, po całości, wszystko co przerobimy, musimy mieć 66 rzędów. I teraz sobie, ja sobie tak liczę, że jak ja mam tutaj 16 oczek dodać, z tej strony odjąć, czyli tutaj ja, jeżeli bym dodawała w każdym ściegu, który będę przerabiała, to będę miała, że ja dodam 16 i odejmę 16 w każdym rzędzie, to będzie 32 rzędy, tak? Bo tutaj dodamy 16 w każdym rzędzie, tu odejmiemy 16 w każdym rzędzie, czyli mamy rzędów tu 16 i tu 16, 32. Wtedy tych 32, jak odejmiemy od 66, to nam zostanie 34. 34, to ja bym zrobiła tak, żeby miałam sobie po 10 jeszcze na przykład tutaj, który nie będziemy dodawać rzędu i tutaj. 34, teraz minus 10, mamy 24 i jeszcze minus 10, mamy 14. Czyli na sam środek ogona mi bym zostało 14 oczek, czyli 7 z jednej strony, 7 z drugiej strony. I teraz możemy policzyć, czy mamy wszystkich rzędów 66. Czyli 10 plus 16 mamy 26. Plus 7 mamy 33. Plus 7 mamy 40 z oczek. Plus 16 mamy 56. I plus 10, 66 rzędów. Będziecie mieli troszeczkę inaczej. Możecie tutaj sobie pokombinować, tu
Tu możecie pokombinować, ale tutaj muszą mieć oczka 16. Ja bym tak sobie zostawiłam, żeby w tym, ile oczek muszę dodać, w tych rzędach to muszę zrobić. Wtedy nie zaplątamy się, czy wszystko będzie nam dobrze i będziemy wiedzieć. W takim plus minus musimy tak zrobić. Dalej jeszcze nam zostaje wysokość szyjki, szyi i lapy. Tak? To mamy 16, czyli tu powinno być 16 oczek. To ja bym tak zrobiła. Na lapki, sami lapki, ja bym dała 10 oczek, a od lapki początku do szyi, tu bym zrobiła 6 oczek. Z drugiej strony tak samo. Tu bym dała 10 oczek. Zrozumiecie po kolei, dlaczego tak piszę. A tu 6 oczek. Tylko sobie muszę to wpisać. Bo to jest, tak możemy od razu powiem, że to jest długość, same długość lapki na przykład. Czy jak powiedzieć, niby to będzie długość dziureczki na lapki. Tu będzie szerokość dziureczki na lapki i tu. Czyli ja bym na tą szerokość też od razu sobie napiszę 10 oczek. I tu 10. I tutaj będzie, znaczy 10 oczek z tej strony. I 10 oczek. To będzie taki trójkąt, który ma po 10 oczek. Tak? I tutaj tak samo. I to będzie dziureczka na lapkę. Jeszcze co nam zostało? Pomiędzy lapkami mamy 16 rzędów. Czyli będą między lapkami o tu, czy tu na początku do lapki 16 rzędów dzielimy na 8. Czyli tutaj my musimy przerobić 8 rzędów. I tutaj 8 rzędów. I będziemy mieć 16 rzędów między lapkami. I tak zaczynamy sobie po tym schemacie akurat robić. Jeżeli tak wam będzie lepiej, jak nie, to możecie przynieść na taki sobie, który macie tylko pulowy. Ja, mi na przykład najlepiej tak, kiedy ja widzę wszystko, co ja mam zrobić, gdzie mam dodać, gdzie mam odjąć, gdzie mam lapę zrobić, gdzie na ile ja mam na szyjkę, szyję zostawić, gdzie mam zamknąć, ile dodać, ile odjąć, ile tutaj nie po prostu przerabiać bez przerabienia, bez dodawania, bez odjęcia. Tak samo tutaj. Czyli no, mi tutaj wygodniej na tym schemacie. No ale to jest zależy. Możecie na taki też sobie przynieść i będzie wam też wygodniej. Ale na tym filmiku to będę pokazywała po tym, jak to akurat po takim, jak tutaj jest, po tym będziemy robić. No i teraz zaczynamy. Ja sobie to tak odłożę, może tu, żeby było widoczne. Zaczynamy my z tej strony, czyli od początku. Tak. Zaczynamy od początku, nabieramy 40 oczek i zaczynamy przerabiać. Przesunę sobie tak, tak i mamy 40 oczek. Czyli zaczynamy robić. Robimy haczyk, tak jak już pokazywałam. I nabieramy łańcuszek z 40 oczek. Toś pierwszy. I tak jeden. Zaraz po drugą stronę. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Tak jak robiliśmy próbkę, tak samo robimy. Nabieramy tylko 4. Tą ilość, powiem tak, bo tutaj akurat ja nabieram 40, u was może być inna ilość. To nabieramy tą ilość, ile potrzebujemy oczek na brzuszku. Nabieramy. Jak jest nabrana nasza potrzebująca ilość? Teraz robimy jeszcze jedno oczko. I zaczynamy wracać z powrotem. Czyli to oczko, które dodaliśmy teraz już nie liczymy, a w następne oczko też do środka za tylną stronę. Tak jak robiliśmy próbkę, przerabiamy wszystkie nasze potrzebującą naszą ilość. Czyli tutaj jak mnie, w moim wypadku to jest 40 oczek, to ja ich nabrałam 40 i muszę przerobić 40 oczek. Przerabiamy tak samo, jak ja wam pokazywałam na próbce. Tu nie będziemy tak już ten, bo próbki pokazałam, jak robimy.
I tutaj przerabiamy tą ilość rzędów, którą potrzebujemy, jak tu napisane u nas, między brzuszkiem a łapkami. Czyli u moim wypadku, moim to jest 8 rzędów. Ja przerabiam 8 rzędów, tak jak robiliśmy próbkę, bez niczego, bez niedodawania, bez niczego, czyli całościowo ja będę przerabiała 8 rzędów, 40 oczek. Czyli wszystkie 40 oczek będę przerabiała i zrobię takich 8 rzędów. Jeszcze tylko powiem, że tutaj jak odwracamy, to nie zapominamy dodać to oczko, które nam się nie liczy. Odwrócimy się i następne oczko, o to, które dodaliśmy, które nam się nie liczy dopiero, i za nim od razu wchodzimy w następne oczko, bo to jest to, które dodały nieliczone, a w następne zaczynamy znowu przerabiać. I to za każdym razem, kiedy zaczynamy nowy ścieg. I jeszcze zaraz na koniec Wam pokażę, że nie zapominamy też o tej przeponce, którą musimy w ostatnim ściegu zrobić, żeby też ładnie nam ta krawędź wyglądała. Już zaraz będziemy. Też tutaj nie pomylcie się, że zawsze wchodzimy w środek i łapiemy za tylną stronę, czyli w każde oczko wchodzimy i za tylną stronę w środek wchodzimy. Вот jest. I za tylną robimy. Raz i dwa. Znowu wchodzimy w tył. Raz, dwa. I tak każde oczko, następny każdy, żeby nie zmielić, nic tam nie zgubić, żeby nie było dziurki, żeby nie było w dwa oczka, czy w jednym oczku dwa zrobione. Dlatego musimy patrzeć. Tu bardzo dobrze widoczne, bo tutaj jest, czy wchodzę następny. Вот już widać, że tu zaczepiony, a ja sobie wchodzę znowu w następny i przerabiam. Na to proszę zwrócić uwagę, żeby ładnie to wyglądało, bo to od razu nie widać, a później, jak zaczynamy sobie oglądać naszą robotkę, no to rzuca się wtedy w oczy. I musimy wtedy próć. Jeszcze kawałeczek. Jeszcze chyba nie powiedziałam Wam, że to jest włóczka, to jest mieszanka, to jest akryl z welną, ale super wygląda, naprawdę tam super mają kolorki, proszę sobie zobaczyć, bo ja lubię tą włóczkę i mi podobają się te melanże, ich, jak one wyglądają. No i sama jest ta włóczka też taka trwała, bardzo fajnie nosi się też. Jest super w praniu. No i tutaj zaczepiamy go za bok. No ten boczek jest. Widzicie, jak on leży. To jest oczko, za które byśmy wzięli, a to jest na boku. I ten boczek sobie zaczepiamy i go przerabiamy. Wtedy będzie nam ładnie, krawędź położy się i będzie jedna przy drugiej. Znowu robimy oczko, które nam się nie liczy, odwracamy i wchodzimy. To jest, które się nie liczy, dopiero zrobione, a w to pierwsze wchodzimy i robimy następny ścieg. Czyli tutaj sobie idziemy, już na pewno dalej nie pokażę Wam, tylko robimy, zobaczymy się tam, gdzie będę miała już 8 ściegów zrobionych. Czyli sobie po kolei tak samo wszystko robimy. W każde oczko wchodzimy, ich widać. Sobie patrzymy tak po środku. I tu już jest, a tu następne robimy oczko.
I już spotkamy się dalej. Pokażę Wam, co robimy. I robimy zaraz sobie tyle ilość rzędów, ile potrzebujemy od brzuszka do łapki. Tak jak wyliczony u nas jest. Jest zrobione 8 ścieków. Tak jak też możemy policzyć raz, to jest taki boczki. Raz, dwa, trzy, cztery górki. I od drugiej strony mamy raz, dwa, trzy, cztery, bo to już idę w tą stronę. Jak tak dobrze pokazać Wam. Jest raz, dwa, trzy, cztery. I teraz w tą stronę patrzymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli 8 jest. I my zrobiłyśmy akurat tych 8 rzędów, które tu. Teraz idziemy tak, żeby zrobić nam na lapkę. Wszystkich mam 40. Na lapki mi muszą zostać 6 i 10, czyli 16. 16, 40 minus 16 to będziemy mieć 24 oczka. Czyli przerabiamy tylko, robimy to, żeby odwrócić się, tak? I odwracam. Tak, tutaj zaraz. Żeby tu mam. Odwracamy, robimy oczko i dalej robimy tylko 24 ścigi. Oczko. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest w moim wypadku 24, 5. U Was może być to inaczej. 6. Czyli robimy ilość oczek za minusem tych, które zostawiliśmy na lapkę. I tutaj od lapki do szyi. Ja zostawiłam 6 i 10, 16. U Was może być inna. Czyli ja od tej ilości, którą miałam, odejmuję tę, która została. Zostawiła na lapki od lapki do szyi i przerabiam tylko to, co mi zostało. Ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli 24. 7. 8. 9. 10. 11. Cały czas robię tak samo. 12. Wchodzę w środek i za tylną stronę łapię. 13, 14, 15, przerabiam raz, dwa i znowu 16, 17, raz, dwa i tak każdy. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. I to mi tu zostaje już. Ja tutaj odwracam się w drugą stronę, dodaję oczko. Za to oczko też nie zapominamy, że musimy go dodawać. I idziemy odwrotnie. Tu, gdzie zostało u mnie, będzie góra, to jest tutaj będzie szyja, a tu będzie ogon. I tutaj zobaczycie jeszcze, bo ja tu przerobiłam 8 rzędów, żeby tutaj zostawić te oczka na łapki. Ale tu jeszcze pisałam sobie, że mam 10 przerobić, tak, żeby nie dodawać nic. Czyli teraz ja zrobiłam 24 oczka, czyli to był 9 rząd, 9 ścieg, odwracam się. Już zaraz mi tu zaplątało się. Odwracam się i robię 10, którym jeszcze nic nie dodawałam. I idę z powrotem. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. I do końca przerabiam. Do tej strony. Doszłam tutaj do końca. 24 oczka znowu zrobione. To jest 10 ścieg. Daję oczko, odwracam. I tutaj następne w 16 ściegach muszę dodać po oczku, czyli 16 oczek. Dodaję tylko na tej stronie, gdzie będę miała, tu będzie ogon nam.
tutaj szyja, czyli dodajemy tylko na tej stronie. I zaczynamy. Zrobiłyśmy jedno, tak? Dodajemy jeszcze jedno oczko i od razu wchodzimy. Jeszcze raz zrobię, pokażę. Skończyliśmy. Zawsze dodawaliśmy po jednym oczku, tak? Raz. Teraz dodajemy jeszcze jedno, żeby nam dodać jeszcze i oczko. Teraz w to ostatnie my zostawiamy, a przed ostatnie wchodzimy i jego przerabiamy. Teraz do przerabiania ja mam plus jedno oczko, czyli miałam 24, a dodałam oczko, będę miała 25 oczek. I sobie idziemy z powrotem. W stronę góry, czyli w stronę szyi, w stronę przednich łapek idziemy. Tutaj zaraz będziemy już, będzie nam łapka, tak? Gdzie zostawiliśmy oczka na łapkę. Pamiętamy, że w każdym ściegu musimy dodać. W tym ściegu dodaliśmy, tak? Już łapiemy ostatnie oczko. Odwracamy się. To nam zostało na łapkę, tak? Odwracamy, robimy oczko i wracamy z powrotem do strony tutaj, gdzie będzie nasz ogon, czyli do dołu idziemy. 23 ja zrobiłam, już dochodzę tutaj do końca. 24. W tym tutaj musimy dodać też. I jest tak, 25 już wybraliśmy tu za ten, ale weźmiemy go tu najpierw. Tak jak wszystkie oczka, 25, bo było dodane już oczko i muszę dodać jeszcze jedno oczko, czyli łapy teraz przegródkę. Teraz, bo tutaj. O, jest przegródka, tak? Nie, to nie ta przegródka, jest tu. Ona musi być ten boczek, oto ona jest. Za tą przegródkę ja muszę złapać, pomogę sobie. Jest i robię 26. To w każdym muszę podać, w każdym ściegu, ale dodajemy 20. Zaraz chwilkę. 26, dobrze. W każdym ściegu musimy dodać, ale nie możemy dodawać ich tutaj. Czyli dodajemy na początku ściegu, bo idziemy w tą stronę. Kiedy wracamy drugim ściegiem, to na końcu. Zaraz w trzecim ściegu znowu na początku, w czwartym dam do końca. I cały czas patrzę na to, żeby miałam tutaj, między tutaj, gdzie ta łapka, to muszę mieć o takich 5. Mam 2, zaraz będzie jeszcze jedna, będzie 3, czyli całych muszę być 5, bo mam tu, żeby zrobić, o tu muszę być 10 rzędów. Moje tutaj trochę. To jest źle napisane. 10 rzędów, nie oczek. Bo tu mamy oczka, tu mamy oczka, a tu mamy 10 rzędów. O, czyli 10 powinno być też. I teraz znowu odwracamy się. Robimy raz oczko dla odwrotu. Dodajemy jeszcze jedno oczko. I teraz w to ostatnie zostawiamy, ale przed ostatnie wchodzimy i przerabiamy. To jest trzy razy już dodane, tak?
to mamy wszystkich przerobić 20. No ja mam przerobić teraz, bo dodane jeszcze 3 oczka, co było trzecie dodane. Czyli mam do przerobienia 27 oczek. Idę sobie i liczę. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tak po kolei sobie policzę, żeby wszystko było dobrze. I robię do końca ściegu. Czyli do tej strony. Mam 25 i teraz mam 26 i za przygródkę będzie 27. Tak jak już 3 miałam dodane, tak jak mówiłam, będę miała 27. Odwracam się z tej strony, gdzie mam tutaj zostawione dla lapki. To dodaję tylko jedno oczko, dlatego żeby odwrócić, tak? I dalej znowu przerabiam do drugiej strony, do tej. I tutaj znowu dodamy oczko. Już widać, jak ono nam tutaj rozciąga się w drugą stronę. Już będziemy mieć rozszerzone po długości, czyli przedłużone bardziej. I dalej znowu robimy. Zostało mi i będę dodawała jeszcze jedno oczko, czyli dorabiam wszystkie oczka do końca. I to ostatnie, bo tu już zawsze braliśmy za przygródkę, ale my robimy najpierw oczko, tak jak wszystkie, a później przygródkę i to już będzie dodane jeszcze jedno oczko w tym ściegu. Jest 28, teraz mam już dodane 4. Robię oczko, odwracam, tak? I jeszcze jedno oczko. Bo z tej strony ja robię 2 oczka, dlatego jedno ostatnie zostawiam, a przedostatnie przerabiam. Będę miała już 29. 5 razy będzie dodane. 2. 3. 4, 5, 6, 8, 9, 10 i tak idziemy do tej strony. Doszłam do końca, 28 i za przybródki biorę 29. Patrzę sobie, ile mam. Raz, dwa, trzy. Od drugiej strony mam raz, dwa, trzy, cztery. Czyli wracam z powrotem. Jeszcze. Bo jeszcze nie mam 10 tutaj. Od razu dodałam jedno oczko do tego, żeby odwrócić się. I w następne oczko zaczynam dalej przerabiać. Czyli wracam, mam 29 oczek i na koniec jeszcze dodam jedno oczko, to będzie już 30 wszystkich oczek do przerabiania. No i będę miała już, na razie mam 5 dodanych oczek, a muszę mieć wszystkich dodanych 16. Więc sobie cały czas dodaję. Oczka tylko z jednej strony. Pamiętamy, że dodajemy tylko z jednej strony, ale tak jak u mnie wyszło po moim rozliczeniu, to w każdym ściegu. U was może być tam przez jeden ścieg na przykład. Tak jak u mnie w każdym ściegu. To już zależy od pieska, od naszych tych wymiarów, które zrobiliśmy i jak my wyliczyliśmy. Na przykład jak robimy dla pieska, nie dla dziewczynki, dla chłopczyka, no to tam może być, że przez jedno oczko, dlatego że na brzuszku mamy mniej oczek, ale do ogona mamy dużo dodać. I wtedy, jak będziemy w każdym dodawali, to wtedy będzie on za szeroki, za szeroka kamizelka jemu. Ale jak dodamy na przykład przez jedno oczko, no to wtedy będzie normalnie, rozmiarów normalnych, a będzie taka przedłużona, tak jak dla chłopczyków. Dlatego to już, tak jak wam pokazałam, tak musimy sobie wyliczyć, policzyć, żeby było wszystko w porządku. No, dochodzę sobie do końca. Pamiętamy, że ja tutaj
jak robię w tą stronę, to ja przerabiam wszystkie oczka tak jak normalnie do końca. I to ostatnie oczko ja też robię tak jak wszystkie, a później jeszcze przerabiam przygródki. I to tak u mnie dodaje się jeszcze jedno oczko w tym ściegu. I teraz odwracam, robię raz, dlatego żeby odwrócić, później drugie, dodaję oczko i teraz to ostatnie zostawiam, a przedostatnie przerabiam i takimi z powrotem. To już siódme u mnie dodane, bo ja wróciłam, dodałam, miałam, jak robiłam, miałam 5 oczek dodanych, wróciłam, dodałam 6 i teraz dodałam 7 oczko, czyli już mam 7 oczek dodanych, bo dodaję w każdym ściegu, ale tylko z jednej strony. I znowu tu dochodzę do tej strony, gdzie ja mam tutaj odłożone dla łapki. Tak, ostatnie oczko za przegródkę. Tak, odwracam, dodaję jedno oczko dla odwrócenia i zaczynam znowu przerabiać. Idę w tą stronę, gdzie mam dodawane oczka. Mam 28, 29, bo dochodzę tutaj, gdzie mam dodawać. 30. I tu ostatnie to oczko przerabiam 31. Tak. I za przegródki łapię, bo dodaję oczko 32. Już jest dodane 30, czyli 24, było 32. 8 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam tutaj przy łapce. Odwracam jeszcze na drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I pięć mamy. I teraz w tym ściegu, już jak będziemy wracać, my teraz zrobimy sobie łapkę. Tutaj zaraz już dojdę tutaj do końca i wam pokażę do tej łapki, pokażę wam jak to zrobić. Czyli tutaj odwracam, tak, skończyłam. Odwracam, robię oczko dla odwrócenia. Teraz dodaję jeszcze jedno oczko i teraz to ostatnie zostawiam, a przedostatnie zaczynam przerabiać, bo ja w każdym ściegu muszę dodać oczko. Dlatego idę z powrotem, dodałam i wracam sobie. Dojdziemy tutaj do łapki i pokażę, jak tu musimy tutaj zrobić. O, jest ostatnie oczko, tak nam zostało. Ja go za przegródkiem muszę przerobić. No jest ostatnie. No tak, przedostatnie pokażę. Tak, ot jest. Zostało mi 2 oczka, czyli robię to oczko. A ostatnie biorę za przegródkę, bo to jest ze strony łapki, czyli tutaj nic nie dodajemy, tylko przerabiamy. No to jest zrobione, tak? Tutaj dodane trochę oczka już jest. Tu jest łapka. I teraz patrzcie. Liczymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To się nie liczy nam. Odwracamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli wszystkie 10 jest. Tutaj, gdzie akurat my robiłyśmy, to jest 11 ścieg. I tu 10 zrobiony. I w 11 my musimy znowu dodać tych 10 oczek. Czyli nie możemy tak, tylko musimy dodać oczko. Czyli robimy łańcuszek z 10 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10. I tu mamy 6 oczek, tak? Teraz bierzemy tu i patrzymy, gdzie nasze oczko. Składamy sobie ładniutko i liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I w to oczko siódme wchodzimy.
Zaczepiamy tak samo za półowkę, tylko tak, o. Bo to zawsze robimy od środka, teraz w środek, za tylną stronę. I przerabiamy ich po prostu razem. Zaczepiamy sobie. Możemy tak, a możemy jeszcze wziąć i załapać ich w całości to oczko. To tutaj zależy od tego, jak by spodobało się. Jak za dwa, weźmiemy tak za całe oczko, już jeszcze raz pokażę. Mamy, liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To jest siódme oczko i my jego łapiemy w całości za dwa. O. I tak samo przerabiamy tych dwa oczka po prostu razem. Wtedy będzie lepiej trzymało się. I następne, co robimy, to przerabiamy do końca tych jeszcze sześć oczek, tak jak wszystkie robiliśmy. Czyli do środka. Raz. Dwa. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I szóste oczko nam zostało. My łapiemy go za przegródkę. 6. I teraz prawie u nas jest lapka. Tylko jeszcze za bardzo jej nie widać. Dlatego my sobie odwracamy się. Dodajemy oczko do tego odwrotu, żeby odwrócić się. I zaczynamy z powrotem przerabiać oczko. Czyli wchodzimy w następny i przerabiamy. Znowu nam dodało się 16 oczek, bo 6 tych i 10 my zrobiłyśmy łańcuszkiem dla lapki. Bo to łańcuszek to jest o tutaj akurat, tu. 10 oczek my dodaliśmy i tych 6 przerobiliśmy. I teraz po kolei znowu każde oczko my idziemy, przerabiamy. Tu bardzo dobrze, kiedy z tym łańcuszkiem, to trzeba bardzo dobrze patrzeć, żeby nam weszło w każde oczko, żeby my zaczepiliśmy. Dlatego łańcuszek ma być taki luźny bardziej, żeby nie ściągnięty był, bo ciężko będzie przerabiać. Możemy sobie też liczyć, ile jest. Tu mamy raz, bo jest przegródka, tak? I tu oczko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Jedenaście, dwanaście, żeby też tutaj nie pomylić. Dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. 16. I tutaj już zaczyna się nasze to, co przerabiałyśmy. 17 i wchodzimy sobie już dalej to, co robiłyśmy. 18, 19, 20 i dochodzimy do tej strony, gdzie dodajemy oczka. I tutaj jest dziureczka już zrobiona nam na lapkę. Jedna dziureczka już jest. Teraz mam 48 i tutaj mamy 49, tak, bo z jednej robimy i dalej 50. Tak, jest dodane. Już mam 10 oczek dodanych, a mam wszystkich 16. Czyli mi jeszcze zostało 6 oczek dodać. I znowu odwracam, przerabiam raz oczko, żeby odwrócenie. Drugie dodaję. I przerabiam w tą stronę. Całościowo już po całym przechodzimy. Cały czas jeszcze będę dodawała, czyli mi jeszcze zostało 6 oczek dodać.
czy ja jeszcze zrobię 6 ścieków, 6 rzędów i już tam dalej spotkamy się. Tu cały czas już dodajemy sobie ilość tą, ile potrzebujemy. Oczek jeszcze dodać, jak potrzebujemy. Wszystkie przerabiamy. I tutaj już nas, kiedy dodam wszystkie swoje te jeszcze 6 oczek, czy ja przerobię jeszcze 6 ścieków i się spotkamy, powiem, co dalej robimy. Tak, mamy 16 oczek, czyli 16 oczko jeszcze zaraz dodam. Dorabiam do końca. Tak, dodaję oczko. Czyli przerabiam do samego końca wszystkie oczka. I tu się doda i przegródka. Łapię go. O, jest. Jest. Robię oczko dla odwrócenia. I co dalej? A dalej mam do zrobienia 7 oczek. Czyli 7 ścieków, przepraszam. 7 ścieków bez dodawania oczek. Czyli tak jak mam już tutaj 56 oczek dodane, to tak tylko przerabiam sobie 7 ścieków. Czyli idę w tą i z powrotem. To już zaraz będę robiła. Z tych 7 to jest, będzie pierwszy ścieg będę szła. Już dalej no, sami będziemy robić, ale w 7 ścieżku zobaczymy się na tym miejscu. Czyli tutaj, gdzie zaczęło się nam lapka, my tutaj zobaczymy się. Gdzie dziureczka dla lapki będzie, no to tu akurat spotkamy się. I teraz dorabiam ten 7 rzęd do tej pory, żeby zostało mi 6 oczek. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Muszę jeszcze zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli robię dalej. 7. Tak samo wszystko, każde oczko. 3. 4. 5. 6. 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, i tutaj akurat to 7. W 7 oczko przerabiamy 2 razy. Czyli pokażę jeszcze raz. Chwilka. Zaraz. Tak, to oczko my przerabiamy. Normalnie. Teraz jeszcze raz liczymy. Nam powinno zostać, tak jak jest tutaj, 6 oczek. Jak było na lapce my zostawiłyśmy, to tu po środku muszę też nam zostawimy 6 oczek, żeby nie było za szeroko na szyi. Czyli liczymy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest to jeszcze jedno oczko. I teraz wchodzimy w to oczko. I przerabiamy nie tak jak wszystkie 2 razy, a tylko raz. Teraz robimy oczko do góry, dlatego żeby odwrócić się. Idziemy z powrotem, czyli to oczko, które do góry zrobiłyśmy, zostawiamy, a następny wchodzimy i przerabiamy jego. I robimy raz, dwa. I tak każdy. Raz, dwa. Raz. Dwa. I znowu będziemy robić 7 rzędów. Tylko zaraz to jest jako, bo to było 7. My odwróciliśmy się. Teraz idziemy znowu 7, czyli to jest pierwsze albo 8. Bo mieliśmy na jednej połowie 7 zrobić, na drugiej 7. Czyli wszystkich 14 oczek bez dodawania i odejmowania. Tylko między nimi, czyli jak 7 ostatnie to, i pierwsze od drugiej połowy, czyli 8, musimy tak przerobić, żeby tutaj nam skrócić. Dlatego ja to sobie z powrotem idę. Patrzymy, żeby każde oczko przerobić, żeby nic nam nie zgubić. Ich bardzo dobrze widać.
Wchodzimy w każdą półeczkę. I dorobimy do końca. To jest pierwszy ścieg, dorabiamy drugi połowy, no albo ósmy ścieg. Nie wiem, jak lepiej wam. Tak, to jest ostatnie, łapiemy tu za przegródkę. Jak będzie wam lepiej. Bo tak wszystkich, tak jak mówię, 7 z jednej połowy, 7 z drugiej. Czyli wszystkich oczek musimy mieć 14. Dlatego to jest, jak 7 przerobiłyśmy, odwróciliśmy, mamy 8 ścieg zrobiony. Teraz odwracamy, robimy, żeby odwrócić się, robimy jedno oczko. Tylko nie tak. A najpierw zrobimy oczko. I teraz odwracamy się i wracamy z powrotem. Robimy teraz 9 ścieg. Bez dodawania, odejmowania oczek, po prostu przerabiamy wszystkie sobie oczka. Dojdziemy tutaj do tego, gdzie tutaj odwróciliśmy i przerobimy wszystkie do końca. Tu akurat spotkamy się, pokażę, jak to przerobić. I dochodzimy tutaj, akurat doszłam tutaj, gdzie my odwróciliśmy i zostało nam 6 oczek. Przerabiam jeszcze jedno oczko. Później to oczko, które mamy tutaj, gdzie odwróciliśmy się i go łapiemy też za przegródkę. Już. Albo nie za przegródkę weźmiemy, a normalnie za oczko. Tak spróbujemy, powinno być dobrze. Teraz łapiemy tych 6 oczek, które mamy. Zobaczymy, bo tu było zaczepione, czyli my bierzemy w tym następnym. Przerabiamy zwykle, tak jak zwykle robimy oczko. I robimy tych 6, które były nam zostawione. 3, 4, 5 i 6, ostatnie. Łapiemy za przegródkę. Jest zmniejszony teraz znowu nam na szyjce, żeby ta szyja nie była za szeroka. Teraz robimy oczko, odwracamy się i z powrotem przerabiamy teraz wszystkie oczka bez dodawania, bez odejmowania, czyli wszystkie oczka, ilość tą, którą mamy. Przerabiamy jeszcze, bo to będzie 10 ścieg, a my przerabiamy do wszystkie, żeby było 14 ściegów zrobione. Bo to wracamy już 10. I robimy tak, żeby przerobimy tak, jak u mnie jest. U was może troszeczkę inaczej. Ja muszę dorobić jeszcze tych 7, czyli wszystkich oczek ja mam, muszę być, które nie dodawałam, nie odejmowała, wszystkich 14. Czyli spotkamy się, kiedy będę miała już 14 zrobionych oczek. Przepraszam, 14 zrobionych rzędów musi być. Źle powiedziałam. I dorabiamy sobie po kolei w każde oczko. Wchodzimy i przerabiamy tyle rzędów, ile tutaj my sobie zostawiłyśmy. Tutaj akurat to już druga połowa nam idzie. Przerabiamy jeszcze tutaj do końca, czyli 7 i 7 u mnie to będzie 14, czyli ja wszystkich 14 przerobię tutaj i dalej zaczniemy już odejmować oczka. I jest 14 rzęd, już tutaj dochodzę do końca, jeszcze mi 2 oczka zostało. I tutaj ostatnie oczko to za przegródki muszę złapać. I zaboczny z domu. Jest. Dalej robię oczko dla odwrócenia. Odwracam. I teraz, jak jest po schemacie, to będę tutaj odejmowała w każdym rzędzie po jednym oczku 16 razy. Czyli tutaj sobie zaczynamy. Odwróciliśmy i pokażę, jak to
Jest to oczko następne. My go przerabiamy tylko raz. Teraz mam na szydełku dwa oczka. Jeszcze raz wchodzę w następne oczko, czyli w drugie. To pierwsze przerobiłam, drugie. I teraz trzy mam na szydełku, czyli to pierwsze, które było przy odwróceniu. Później jedno oczko przerobiłam i drugie. Teraz tych trzy oczka przerabiam razem. I wyszło mi jedno oczko. Idziemy dalej. I teraz w każde oczko sobie przerabiamy tak, jak robiliśmy. I dochodzimy tak do samego końca. Odwracamy się i w tym miejscu znowu będziemy odejmować tym rzędem, gdzie tutaj odjęte jedno oczko, tak? Tu dochodzimy do końca ze strony, tam gdzie szyja będzie, czyli górna część naszej kamizelki, naszego ubranka. I tu takim zwykłym sposobem, jak robiliśmy, czyli ostatnie oczko, my po prostu łapiemy tą przegródkę, przerabiamy, dodajemy oczko dla odwrotu, odwracamy się i przerabiamy znowu cały rzęd, prawie do końca, bo akurat na koniec tego rzędu znowu musimy skrócić na jedno oczko. Tylko że w każdym, tak jak u mnie po schemacie wyszło, to ja muszę w każdym rzędzie odejmować po oczku i tak 16 razy. I tutaj sobie przerabiam i dochodzę prawie do tego końca tego rzędu. I muszę zrobić, skrócić na jedno oczko. Czyli mam 5, biorę jedno, przerabiam, zostaje mi dwa oczka. Teraz to, które ostatnie za przegródkę łapiemy, też przerabiamy. I teraz tych trzy wszystkie razem jednym oczkiem. Jest przerobiony. Teraz dodajemy jedno oczko, żeby odwrócić się. I znowu, tak jak w pierwszym robiliśmy, czyli wchodzimy w następny, robimy oczko. I jeszcze raz, jeszcze w następny, jeszcze jedno oczko. Czyli teraz trzy przerabiamy jednym. No i sobie dalej na spokojnie robimy. Czyli wychodzi nam, że my jeden rzęd przerabiamy tak, że zrobimy na jedno oczko na początku, a drugi na końcu, dlatego że tylko w każdym rzędzie musimy zmniejszyć na jedno oczko, ale nie tylko z jednej strony, czyli dlatego w jednym rzędzie my robimy na początku zmniejszenia, drugi rzęd na końcu, trzeci na początku, czwarty na końcu i tak idzie. I po kolei jest tyle oczek, musimy zmniejszyć, ile powinno nam być. Już widać, że ono zaczyna zmniejszać się. Ale pamiętajmy, że my jeszcze musimy zrobić drugie dziureczki na łapkę. I jak łatwo policzyć. Czyli jak patrzymy, że my mamy cały tutaj, cały takie żeberko, tak? Bo to jest żeberek taki jak zrobiony, ten wzór. I liczymy sobie raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7 i tutaj to środkowe, tak jak my tutaj zmniejszyliśmy sobie, tak jak o tu zmniejszyliśmy. No i z drugiej strony my też powinniśmy mieć takich 7. I sobie liczymy raz, dwa, trzy, cztery. Czyli jeszcze ja sobie pomalutku będę zmniejszała. No i muszę dorobić tak, żeby mi było tutaj od tego, gdzie ja tutaj sobie zmniejszyła, tak samo jak i tu 7. Wtedy zrobimy dziureczkę na łapkę drugą. No, tak po kolei sobie pamiętajmy, że sobie musimy zmniejszać te oczka. Jeżeli tak u was wyszło jak u mnie, jak rozliczyliście, no to tak samo robimy. Jak nie, no to zmniejszamy na tą ilość, na którą potrzebujemy sobie, jak tutaj nam opisane. No, tak robimy po kolei. Już spotkamy się wtedy, kiedy będę miała tych tutaj 7 żeberek.
Ja sobie za każdym razem będę tutaj zmniejszała na początku i na końcu rzędu. A z tej strony to cały czas będzie prosto szło. I jeszcze raz liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmy idzie. I możemy tak, bo tutaj jak też trochę można zaplątać się, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, cztery, pięć wychodzi jak na szóste, ale tutaj jest siódmy idzie. Ale jak zobaczymy od drugiej strony, też jest dobrze policzyć sobie jeszcze drugą stronę. Widzimy, że tutaj ten środek, który my sobie tutaj zmniejszyliśmy, i liczymy w tą stronę do lapki, która już była zrobiona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak? Teraz patrzymy w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli jesteśmy w dobrym miejscu. I tak jak tutaj, my zostawialiśmy 16 oczek sobie i przerabiałyśmy dziureczki, tak samo tu musimy zostawić 16. I sobie liczymy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I jest 16, to ja sobie dorabiam oczko, żeby odwrócić się. I odwracam się w drugą stronę. Cały czas zmniejszam tu. I teraz patrzcie, my musimy przerobić też tak samo jak tutaj szerokość dziureczki. Czyli jak sobie rozłożymy, to ile mamy w dziureczce? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odwrócimy na drugą stronę i liczymy też. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli tak samo powinno u nas być w środku tych pięć żeberek tutaj. Czyli sobie odwracamy się, idziemy z powrotem, cały czas sobie zmniejszamy to, tą ilość, którą powinniśmy zmniejszyć. Czyli ja muszę zmniejszyć na 16 oczek, to ja sobie w każdym rzędzie, w każdym sobie zmniejszam na jedno oczko, czyli jedno na początku zmniejszam rzędu, a jedno później w następnym rzędzie na końcu. Tak jak Wam pokazywałam, tak my zmniejszamy za każdym razem. I ja muszę wyjść tak, jak u mnie na początku było 40 oczek, tak samo powinnam wyjść do 40 oczek, czyli zmniejszam też do 40 oczek, ale nie zapominam o tym, że tu ja jeszcze zostawiam sobie 16 oczek. Czyli tutaj, które ja przerabiam, to muszę mieć 24 oczka, do 24 oczka zmniejszonych. I tak po kolei sobie przerabiam. I jednocześnie robię jeszcze dziureczki na lapki, czyli sobie po prostu dorabiać będę do tego miejsca, a to na razie zostaje. I po kolei tak sobie robimy. Nie zapominamy o tych zmniejszeniach oczek. Pozmniejszałam sobie. Mam wszystkich tu 24 oczka, bo mi wyszło tak, że ja 16 zmniejszyłam i zostało mi 10 jeszcze do przerobienia. Dalej patrzymy tu na lapkę naszą, dziureczkę na lapki. I jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak jak i w tej stronie też. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odwracam w drugą stronę. Zawsze sobie sprawdzam podwójnie z jednej i z drugiej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Patrzę tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli wszystko jest w porządku. I teraz na lapki, jak my pisałyśmy, 10 oczek musimy dobrać. No to sobie dalej dobieram. Bo już lapkę zamknę, to dobieram 10 oczek. Tak luźno nabieram. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Luźno nabieram tak, żeby później nie było tak ściągnięta ta dziureczka. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I łączymy się z tymi, gdzie jest 6 oczek, tak jak nas tutaj między lapką
a szyją 6 oczek, jak i tu. To liczę sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to tą siódmą załapuję. Razem po prostu przerabiam ich. I dalej przerabiam 6 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I szóste, że za przygródki biorę. Dodaję jedno oczko, żeby odwrócić się. I będę robiła z powrotem wszystkie oczka do samego końca. I tutaj muszę też mieć, bo to było oczko, tak ściek, a ja pewnych muszę mieć raz, dwa, trzy. Z drugiej strony raz, dwa, trzy i cztery to na krawędzi. Znaczy od tej strony ja muszę mieć raz, dwa, trzy, cztery, a od drugiej strony raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I wszystkich ściegów muszę mieć tutaj już 10. No i po prostu ich widać tutaj, bo jest tu jeszcze. Oto ona idzie. Jak to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i to dziesiąte tutaj idzie. Czyli tak samo tu powinno być. Ale tymi żeberkami najlepiej liczyć, żeby one były między sobą podobne. Dlatego ja tak lepiej mi liczę żeberkami, ale wiem, że ja muszę jeszcze przerobić 10 rzędów, których nic nie będę nie dodawała, nie odejmowała oczka, bo ja mam już, tak jak powinna mieć, 40 oczek. Ja po prostu ich przerabiam tyle rzędów, ile powinnam zrobić. 10. Ja już, to jest pierwszy, ja zrobiłam i wracam. To będzie drugi, robię. I tak 10 rzędów po prostu przerabiam wszystkie oczka. 10 rzędów. Tu tak po kolei, pomalutku, patrzymy, gdzie jest oczko. Musimy go przerobić. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zrobionych. Zaczepiam już za te, które dodawaliśmy. I po kolei musimy każde oczko zaczepić. Już przychodzę na normalne oczko. Jest. I sobie dalej tak robimy. I robię, to jest drugi rzęd. I robię jeszcze, żeby wszystkich było z tymi dwoma 10 rzędów. Odskończyłam, zrobiłam 10 rzędów. To już tak wygląda. Tak samo jak i tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak jest. I od drugiej strony tak samo mamy raz, dwa, trzy. I tutaj, gdzie nam lokocie razem z tutaj z pierwszym raz, dwa, trzy, cztery i koniec. I tu raz, dwa, trzy, cztery i koniec jest. Tak, wszystko tak samo. I to wygląda tak, jak mamy tutaj namalowane. Tak samo mamy tu. Nam zostało tylko złożyć na pół, wybrać sobie stronę, która nam bardziej podoba się, albo ta strona, albo ta. Ja wezmę tą, składam sobie w połowy i teraz możemy ich razem zamknąć. Od wychodzi połówka, tak samo jak było tu namalowane, to jest
Akurat. O. I to jest to. Można powiedzieć, że taka mizeleczka jest już skończona. Tylko zostaje nam ją zszyć razem tutaj, te dwie razem. Bo tutaj będzie brzuszek. Tu mamy plecki, łapki. Tu będzie szyjka. No a tutaj nasz dół, tutaj ogon, tu brzuszek. Jak jesteście zainteresowani, żeby zrobić jeszcze łapki, żeby nie same dziureczki, ale wyrobić jeszcze łapki, ewentualnie możemy i przy szyjkę zrobić golfik, no to postawcie ten paluszek do góry, napiszcie w komentarzu, że jesteście zainteresowani. Tak samo proszę o paluszek do góry, jeżeli podoba się to ubranko, to jak robiliśmy razem. No, czekam na wasze komentarze też. I teraz możemy zamknąć. Ewentualnie można to zamknąć też jak szydelkiem, tak i można zszyć to iglą. To już zależy od tego, jak byście chcieli, jak się wam podoba. Jeżeli chcecie szydelkiem, no to ja już pokażę. Tu lepimy też tą pierwszą, ją widać. I bierzemy tą, którą skończyłyśmy ostatnią i po prostu przerabiamy dwie razy. Następny też, żeby następne oczko, ich bardzo fajnie widać. I tak samo z tej strony oczko dwa, ich przerabiamy razem i wtedy tych dwa oczka razem. I tak po kolei, każdy od ich super widoczny. No jest, my wchodzimy w to i wchodzimy w tutaj. I wtedy dwa razy zamykamy. Następny, widać, że tu wchodziłam, a tu jest następny. Wchodzę w to i tak samo tutaj patrzę, gdzie miałam i następny łapię. Bo jest z jednej strony ta sama ilość, jak z drugiej. Dlatego wejdziemy po całości, no, te same. Będzie nam prosto wszystko razem zrobione. Tylko jak szydelkiem zamkniemy, to będziemy mieć tutaj taki sobie jak warkoczek. Mi to się podoba. Zależy od tego, jak komu się podoba. Go też można schować, jak coś, to wtedy odwrotnie przerobić i tutaj będzie. Ale ja na przykład zostawię jego widocznym. Będzie taki jak łańcuszek. I sobie po kolei każdy oczko łapiemy, każdy patrzymy po malutku, żeby nic tam nam nie zgubiłoś. Też za tak ciasno nie robimy, tylko luźno, by było fajnie, żeby nic tam nie ściągało. I po kolei po malutku zamykamy. Już więcej widać, jak wygląda. Teraz po troszkę zamykamy do samego końca. Można zostawić taki sobie żeberko to. A można z drugiej strony przewrócić, bo to jest i z jednej, i z drugiej taki sam wzór. I będzie widoczny. Już tak wyglądało. To już zależy od tego, jak wam się podoba. Jaka strona, tą stronę możecie zostawić sobie. Tu jest na szyję. I to już skończony jest, skończona kamizelka. Wie, jak chcecie zrobić razem, jeszcze sobie dorobić łapki i golfik, no to czekam na komentarze. Ja bardzo dziękuję. Jeżeli wszystko się spodobało, czekam na wasze komentarze i tak samo na paluszek do góry proszę postawić. I do zobaczenia wkrótce.